Tak, pierwszy raz na torze. Fajnie, że już udało się tutaj przyjechać. Akurat mamy w miarę fajne warunki pogodowe. Także jest całkiem fajnie. Ten głód jazdy oczywiście tutaj u wszystkich było widać już w szatni, więc jak najbardziej te uśmiechy na ustach się u nas tu wszystkich pojawiają. Jutro kolejny fajny czas się zapowiada drużynowo. Wyjazd na obóz, takie zgrupowanie na tydzień, więc zapowiada się fajny czas. Jeśli chodzi o sam wyjazd na tor, to na pewno dosyć niespodziewany i szybki na pewno dla wszystkich kibiców i tam dla otoczenia żużlowego, jednak z mojej perspektywy nigdy tak wcześniej nie jeździłem, ale sam fakt tego, że mogę wyjechać, jest bardzo przyjemny, tym bardziej, że ja w tym roku jeszcze nie zasiadałem nawet na krosówkę, więc ten wyjazd dla mnie tutaj jest fenomenalny, żeby uciec trochę od tego, że nie ćwiczyć już na sali. Więc idealna odskocznia dla mnie, a tym bardziej, że to bardziej jest taka zabawowa jazda, więc nie przeszkadza mi to. Teoretycznie też nie jest za zimno, jest nawet przyjemnie. Wiadomo, że chciałoby się słońca, ale jeszcze nie mamy, ale myślę, że po powrocie z Hiszpanii już będzie tutaj wiosennie i wtedy będziemy mogli coś więcej potrenować, bo dzisiaj tak naprawdę dobre spotkanie przed jutrzejszym wyjazdem. Tak, w tym roku na pewno wyjątkowo dużo czasu ze sobą spędziliśmy. Wcześniej gdzieś te nasze, nie wiem, czy spotkania troszeczkę były rozjechane, teraz w tą zimę było troszeczkę inaczej, udało się zorganizować wiele takich spotkań integracyjnych tutaj drużynowo, więc miejmy nadzieję, że to wszystko będzie się przekładało na te nasze fajne relacje, również na torze. Atmosfera atmosferą, ale tak patrząc na przyszłość, to wiadomo, że wynik buduje atmosferę, więc jeśli nie będzie wyniku, to nie będzie też atmosfery, ale jeśli chodzi o kontakt ogólny tutaj, to jest bardzo dobrze. Mieliśmy parę meetingów zimą, więc nic, tylko się cieszyć. To bardziej, że jesteśmy drużyną, może być na 2 lata, więc większość zawodników tutaj zostaje, więc docieramy się. Tak, no przede wszystkim łapać te promienie słoneczne, to jest dla mnie bardzo ważne, więc jedziemy po tą witaminę D.